Kongres International Farm Management Association jest organizowany od 1971 roku, kiedy to po raz pierwszy odbył się w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu kongresy IFMA odbywają się co dwa lata, w różnych krajach i na różnych kontynentach. W tym roku po raz pierwszy odbył się w Polsce w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Każdy kongres IFMA przyciąga uczestników z całego świata i ze wszystkich kontynentów, reprezentujących zarówno sektor produkcji rolniczej, jak i pracowników nauki, decydentów politycznych, przedstawicieli firm zaopatrzenia rolnictwa, przetwórstwa i handlu, a także organizacji zaangażowanych w rozwój agrobiznesu i obszarów wiejskich. Tematem 19. Kongresu International Farm Management Association jest transformacja rolnictwa między polityką, nauką a konsumentem. Polska przygotowała wspaniałe miejsce do przeprowadzenia tego typu konferencji. Uczelnia, w której się znajdujemy, jest wspaniała. Wszystko jest świetnie przygotowane. Transport działa bez zarzutu, a wasze miasto jest niezwykle interesujące. Wszyscy partnerzy tej konferencji naprawdę spędzają tu niezwykłe chwile. Żałuję, że nie mogę zostać dłużej, ale cieszę się niezwykle, że gospodarstwa, które mogliśmy zobaczyć, znajdują się relatywnie niedaleko miasta. Pozwoliło nam to zdobyć wiele cennej wiedzy. Spotkaliśmy tam niesamowitych ludzi. Miejsce, gdzie odbywa się konferencja, zostało dobrane bez zarzutu. Witam tutaj przedstawicieli bratniej uczelni. Dla mnie szczególnie interesujący był referat na temat zmian w Chinach. On pokazywał, jakim wielkim nieszczęściem był system socjalistyczny w rolnictwie, gdzie ludzie musieli się podporządkować rozkazom i jak ogromne i pozytywne zmiany nastąpiły w Chinach w związku z przejściem do wolnego rynku. W Chinach jest więcej wolnego rynku w rolnictwie niż na Zachodzie. I dzięki temu Chiny szybciej nadrobiły dystans w produkcji rolnej. Good morning. Yes, the paper that Eve today really was trying to understand. Witam. Głównym tematem, który dziś został przedstawiony, była kwestia dotycząca chińskiej ekonomii rolniczej, a zwłaszcza roli, jaką odgrywa polityka. Przedstawione zostały statystyki dotyczące upraw i zbiorów z każdego sektora rolnictwa, a następnie odpowiadaliśmy sobie na pytanie, co może się kryć za takimi niesamowitymi liczbami. Generalnie możemy wyróżnić trzy główne aspekty chińskiej gospodarki, a właściwie metody, dzięki którym jest ona wspierana. Po pierwsze, możemy mówić o działaniu promotywacyjnym, czyli jak rolnicy są zachęcani do podnoszenia wydajności swojej gospodarki rolnej. Po drugie, mówiliśmy o całej serii polityki liberalizacji rynku. Zaś po trzecie, prawdziwa rola rządu jako wsparcie dla rolników w zakresie polepszania komunikacji, inwestowania w badania i rozwój oraz rozwijanie systemów irygacyjnych. Rolą rządu jest inwestowanie w dobro społeczne, zaś pozostałe aspekty rolnictwa powinny być w rękach prywatnych i to jest kluczem do ogromnego sukcesu. Tym samym podnosi się pytanie, czy reszta świata może uczyć się i brać przykład z takiego zarządzania agrokulturą. Oczywiście nie można zastosować tych samych systemów, które są w Chinach, w każdym państwie na świecie, ale myślę, że niektóre z tych działań w ich podstawowym, fundamentalnym znaczeniu, czyli motywacja oraz odpowiedni pakiet wsparcia, mogłyby być zastosowane w krajach, które chcą poważnie myśleć o odnoszeniu ogromnych sukcesów w rolnictwie i być może w przyszłości będą dzięki takim praktykom odnosić tak wielkie sukcesy jak właśnie Chiny. That China's had in the future. I had the opportunity in 1992. W 1992 roku miałam możliwość mieszkać w Polsce oraz pracować przy projekcie dotyczącym wspierania nowej demokracji w południowo-wschodniej Polsce. Współpracowałam również z rolnikami i ekonomistami. Przez ostatnie 20 lat ewidentnie zaszło mnóstwo zmian. Poczyniono bardzo dużo inwestycji, zwłaszcza jeśli chodzi o maszyny rolnicze. Ta dziedzina niezwykle mocno się rozwinęła. Widzę bardzo pozytywne przemiany. To jest niezwykle optymistyczne. Myślę, że zachowaliście najlepsze ze swojej tradycji, idąc jednocześnie w kierunku osiągania europejskich standardów oraz odpowiadając na potrzeby zmieniającego się rynku. Gospodarstwo jest 80-hektarowe
uprawiamy len i rzepak oraz hodujemy świnie rasy złotnicka biała. Gospodarstwo nasze rok temu było zaproponowane do wizytacji przez uczestników konferencji IFMA 2013. Produkujemy olej lniany, który jest na cały świat wysyłany. Dr. Witt, organizacja w Londynie, która bardzo duże ilości tego oleju od nas bierze. Jest olej we Francji, we Włoszech, także jesteśmy już znaną marką. Świnki rasy złotnicka biała chowamy od 2006 roku. W naszym gospodarstwie jest 40 lok, to jest, a w całym kraju jest 600. To jest bardzo duża populacja na naszym terenie. I te świnki są chowane na paszy po wytłoczeniu oleju. Myślę, że Polska jest akurat dobrym krajem. We właściwym czasie ten kongres do nas przyjeżdża. Z uwagi na to, że po 20 kilku latach transformacji gospodarczej, transformacji ustrojowej, no mamy czym się pochwalić. I doceniają to wszyscy uczestnicy kongresu. Zawsze słyszymy głosy pochwał, zadowolenia. Kongres się odbywa pod hasłem transformacja. Transformacja rolnictwa między nauką, polityką a konsumentem. No i myślę, Polska, polskie rolnictwo, polski agrobiznes jest żywym przykładem na bardzo udaną transformację. Actually, this is the first time Afghanistan is sending a representative to the IFMA Congress. Pierwszy raz w historii Afganistan wysłał reprezentanta na tę konferencję. To właściwie przełomowy moment, bo pierwszy raz w historii Afganistan ma swojego reprezentanta na takim wydarzeniu. Dla mnie ta konferencja jest niezwykle przydatna i wyczerpująca zagadnienia, które mnie najbardziej interesują. Bardzo wiele się tu dowiedziałem. Porównywałem doświadczenia z innymi ludźmi. Poznałem mnóstwo osób z różnych delegacji z całego świata. Bardzo ważne były dla mnie przykłady funkcjonowania agrokultury w zachodnich krajach, ponieważ na wschodzie wciąż wygląda to zupełnie inaczej. W Afganistanie rolnictwo jest nadal bardzo tradycyjne, wciąż mało postępowe. W ciągu minionych kilku dekad z powodu wojny mój kraj został zrujnowany ekonomicznie i socjalnie. W tej chwili jesteśmy w procesie odbudowy. Chcemy pomóc naszym rolnikom. Celem firmy, w której pracuję, Healing Leaves, jest pomoc rolnikom w polepszaniu zarządzania ich gospodarstwami. Rolnictwo nie jest dużą dziedziną w Afganistanie, ponieważ większość kraju jest górzysta. Mówimy tu o 60 do 70% powierzchni kraju. Pozostałe 40% jedynie można przekształcić na role uprawne, które z kolei są w wielkości od 0,5 do 10 hektarów. Oczywiście poza większymi miastami, to na wsiach ekonomia jest oparta na rolnictwie. W większości uprawia się pszenicę, kukurydzę, warzywa, takie jak na przykład ziemniaki. Problemem jest irygacja, która jest jedynie nawierzchniowa. Niestety wiele wody jest przez to marnowane. Healing Leaves próbuje uczyć nowych technologii z zachodu, między innymi z takich konferencji jak ta. Próbujemy czerpać z doświadczeń innych. Próbujemy także wiedzę nabytą wprowadzić w czyn po powrocie do kraju. Uczyć naszych rolników, jak poprawić system nawadniania, jak nie marnować wody, jak lepiej zarządzać rolnictwem w naszym kraju. Są to kongresy, które skupiają zarówno praktyków, rolników, doradców rolnych, a także przedstawicieli nauki oraz przedsiębiorców związanych z sektorem agrobiznesu. Jest to bardzo ważne, ponieważ te wszelkie innowacje, wszelkie wyniki badań są transferowane bezpośrednio do gospodarstw, do tych odbiorców, którzy z tych wyników później korzystają. Jestem absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jestem dowodem na to, że wiedza, którą pozyskuje się właśnie w SGGW, można bardzo dobrze spożytkować. Na początku przejęcia było to bardzo małe gospodarstwo, 8-hektarowe. W tej chwili posiadamy 150 hektarów, z czego 110 hektarów to praktycznie uprawa mięty pieprzowej. Nasze gospodarstwo współpracuje bezpośrednio od 10 lat, a może nawet więcej, z firmą niemiecką Tekane. Natomiast pośrednio to już jest, myślę, że 30 lat.
Jest wiele wątków, jeśli chodzi o kongres, od spraw ekonomicznych, biznesowych, po również niektóre kwestie dotyczące technologii. Ale myślę, z perspektywy stanowiska, które obecnie i pracy, którą wykonuję w Komisji Europejskiej, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że w nowej perspektywie finansowej duży nacisk kładzie się na badania w rolnictwie, na wspieranie badań w rolnictwie i na innowacje w rolnictwie. Komisja Europejska zaproponowała nowy program, który będzie wspierał innowacyjność w rolnictwie. European Innovation Partnership, który ma polegać między innymi na kojarzeniu do współpracy nie tylko naukowców, ale również biznes i przedstawicieli rolnictwa, doradców. Będą nowe możliwości do wykorzystania również dla studentów i przede wszystkim dla tych, którzy są zainteresowani rozwijaniem współpracy międzynarodowej z innymi partnerami, z innych państw członkowskich, z państw sąsiadujących, z innych regionów. Także są duże możliwości i zachęcam do przestudiowania nowych propozycji dotyczących innowacji i badań w rolnictwie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Kongres ma bardzo zróżnicowany program. Mamy tu zarówno sesje plenarne, jak i wyjazdy terenowe. Mamy 2 dni, podczas których odbywały się wyjazdy w teren, 7 tras równoległych, które pokazywały polski sektor agrobiznesu z różnych stron. Mieliśmy tutaj bardzo wiele obiektów praktycznych, firm, które pokazywały się z jak najlepszej strony dla naszych uczestników. Jesteśmy bardzo wdzięczni Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za możliwość uczestniczenia w konferencji, która odbywa się na terenie szkoły. Możliwości przedstawienia naszej firmy różnym ludziom z branży rolniczej z zagranicy. Jesteśmy otwarci na szeroką współpracę z SGGW, jak również otwarci na przyszłe inicjatywy związane z wymianą doświadczeń. Nie będę ukrywał, że tego rodzaju konferencja, jak również i goście zagraniczni wnoszą tak dużo w formie wymiany informacji, z której też oczywiście korzystamy. Mieliśmy różne sesje poświęcone problematyce bardzo szczegółowej, konkretnych problemów, które były w tych sesjach bardzo szczegółowo omawiane. Między innymi w dniu dzisiejszym odbyła się sesja poświęcona przedsiębiorczości rolnej i zarządzaniu strategicznemu. Sesja była współfinansowana w ramach funduszy unijnych z programu Leonardo da Vinci. Projekt jest realizowany w 4 krajach, w Holandii, Polsce, Słowenii i Litwie. Na Litwie polega na realizacji szkoleń dla rolników z zakresu zarządzania strategicznego i z zakresu budowania strategii dla gospodarstw. Jest to bardzo ważne, ponieważ rolnicy bardzo rzadko myślą o przyszłości, nie budują sobie własnej strategii, nie myślą, jak będą tam dochodzić przez najbliższe 10 lat. Raczej skupiają się na bardziej operacyjnych, codziennych czynnościach. Dlatego nauka właśnie tego strategicznego myślenia w rolnictwie jest szczególnie potrzebna i bardzo, bardzo ważna. Ja we already worked with this is method from 2006 on. To jest metoda z 2006 roku, ale w czasie trwania projektu Leonarda da Vinci zebraliśmy ze sobą grupy 6 farmerów z różnych środowisk i różnych regionów. Zaprosiliśmy do tych ćwiczeń również 2 grupy studentów, przyszłych spadkobierców gospodarstw. Wszyscy farmerzy byli bardzo entuzjastycznie nastawieni. Każdy z nich miał swoje strategie i swoje jasne cele na przyszłość. They make good strategy, they have very clear goals for future. Myślę, że rezultaty, patrząc globalnie, ale również patrząc na to, co działo się dzisiaj rano, wszystkie organizacje, które brały udział w konferencji, zebrały się razem, działały razem, zgrały się razem w czasie, dzięki czemu
mogły się wzajemnie wspierać i wspierać rolników. Wczoraj mieliśmy wycieczkę na farmę mleczarską. Zwiedziliśmy dwa gospodarstwa i okazało się, że są to farmy przynależące do projektu. Są one wspierane przez SGGW, która stale ma kontakt z rolnikami. I to jest wspaniała wiadomość. To bardzo dobrze, że istnieje ciągła interakcja. Mamy wielu uczestników z bardzo daleka, z Australii, z Japonii, z Afryki, z Ameryki Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, którzy po raz pierwszy przyjechali do Polski. No i myślę, są pod wielkim wrażeniem. Hello, I am Manfred Venter. Hej, nazywam się Manfred Venter, pochodzę z RPA, jestem studentem uniwersyteckim. Polska podoba mi się bardziej niż się spodziewałem. Wspaniali ludzie, pyszne jedzenie, niezwykła gościnność. Konferencja była bardzo ciekawa i wiele się dzięki niej nauczyłem. Cieszę się, że tu jestem, zwłaszcza, że w Polsce żyją najpiękniejsze kobiety, jakie kiedykolwiek widziałem. The most beautiful women. Thank you. Dziękuję. Yeah, Poland is my first time in your country. This is I really love your people. You're very hospitable. We went on several tours. Jestem po raz pierwszy w Polsce, ale naprawdę uwielbiam wasz kraj. Byliśmy na kilku wycieczkach poza miastem, co było niezwykłym doświadczeniem. Ludzie są bardzo gościnni. Podoba mi się również wasza muzyka. Słucham kilku polskich piosenek, mimo że nie rozumiem ani jednego słowa. Ale wracając do ludzi, wszyscy są tu bardzo mili. Niezwykle mocno się integrują. Byłem w kilku restauracjach. Wszyscy są sympatyczni, pogoda jest bardzo dobra, miło się spędza czas i zdecydowanie chciałbym kiedyś wrócić do Warszawy. It's so nice to be here, and I'm definitely planning to come again to Warsaw, to Poland. SGGW zasługuje, żeby organizować kongresy na tak wielką skalę, z tak wielkim udziałem gości o dużej renomie naukowej. Także bardzo się cieszę, ja po raz trzeci uczestniczę w tego typu w kongresie organizowanym przez tych samych organizatorów, ale niezmiernie się cieszę, że po raz pierwszy na uczelni, na której spędziłem 15 lat i do której zawsze z wielkim sentymentem wracam.